Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni. Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużne, a zaraz wszystko będzie dla Was czyste. Oto Słowo Pańskie. Duchu Święty, przez serce Maryi wypełnij nas i daj nam łaskę, abyśmy poznawali Ciebie, Boże, widząc ten piękny świat, który mówi o Twojej chwale, o Twojej potędze, Boże w Trójcy Jedyny. Szala Maria, Maria, szalaj malchenun, Adonai, Adonai, Adonaj. Pewnego razu Pan Jezus jest zaproszony na posiłek, na obiad przez faryzeusza bogatego, który uważał się za pobożnego. Wiedział, że Jezus jest również pobożny, oddany Bogu. Głosi naukę, która porywa tysiące ludzi. Chciał. Spotkać Jezusa, i spotkał go, a potem również zaprosił do swojego domu. Pan Jezus nie odmówił. Chciał być również w domu tego człowieka dla jego dobra, dla dobra jego bliskich. Bo ten człowiek miał jednak pewien szacunek, uznanie dla Pana Jezusa. Pan Jezus przychodzi do jego domu i zasiada za stołem, zajmuje miejsce, któremu ten faryzeusz gospodarz wyznaczył, ale nie obmywa rąk przed posiłkiem. Był to zwyczaj faryzeuszy i ludzi pobożnych. Faryzeusz więc wyraził zdziwienie: nie tylko pan Jezus, ale także jego apostołowie nie myją rąk. Czyli nie zachowujecie tradycji starszych? Mistrzu, wytłumacz mi to, dlaczego nie obyłeś swoich rąk. Przecież ten rytuał jest konieczny jest to rytuał oczyszczenia. Bo przecież, będąc ludźmi, mogliśmy dotknąć czegoś nieczystego rękoma. Trzeba się wpierw oczyścić. Obmycie rytualne pomaga nam w tym. Czyżbyś lekceważył to, Czyś byś o tym nie wiedział, jakby chciał wyrazić, nie podoba mi się to, nauczycielu. Myślałem, że ty Goliwie wypełniasz nie tylko prawo Boże, ale także wszystkie polecenia, tradycje starszych, tych, którzy byli przed nami, którzy przekazali nam różne zwyczaje dla naszego dobra, aby jeszcze lepiej służyć Bogu. Więc wydaje się, że Pan Jezus i jego uczniowie są nieczyści, są brudni, że mają brudne ręce, że mają brudne serca. Pan Jezus więc tłumaczy jemu i wszystkim, którzy byli na tej uczcie, być może podobnie byli zdziwieni, bo na pewno byli tam także inni faryzeusze. I Pan więc tłumaczy, wyjaśnia, właśnie wy, faryzeusze, którzy uważacie się za ludzi, Religijnych, pobożnych i czystych, niestety dbacie tylko o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, czyli takie przysłowiowe podejście do tego, że obmywacie to, co zewnętrzne, obmywacie dłonie, a niestety wasze serca, wasze dusze są skalane, są nieczyste i grzeszne. Co z tego, że zewnętrznie się obmyjecie? A w sercu niestety może być plugastwo, zepsucie, pycha, różne porządliwości, różne złe pragnienia, różne złe myśli, nawet bluźniercze, chociaż na zewnątrz tego nie widać. Więc nie kieruj się ty, który mnie zaprosiłeś na ucztę, tym co zewnętrzne. Nie kieruj się pozorami, bo możesz się pomylić i się mylisz. Przecież... Moje serce jest czyste. Moje serce jest święte. Moje serce to serce Boga. Moje serce chce uświęcić Twoje serce, bo potrzebujesz oczyszczenia, uświęcenia. Tak, ręce masz czyste i wszystkie tutaj obecne e, naczynia, wszystkie Twoje rzeczy, które tutaj używasz, meble są czyste ale Twoje serce nie. Pozwól, abym je uświęcił, bo po to przyszedłem do Ciebie. Aby uwolnić się od całego grzechu i zła Twojego życia. Aby uczynić Tobie rachunek sumienia z całego życia. Aby uczynić Tobie, na Ciebie, tą łaskę przebaczenia. Spowiedź generalną. I co mówi Pan właśnie, że wnętrze wielu ludzi, szczególnie tych, którzy udają pobożnych, jest pełne zierstwa i niegodziwości. Zamiast hojność, życzliwość i dobroć i dzielenie się tym, co się ma, zamiast świętość, prawość i dobroć to właśnie jest to zepsucie. Więc Pan mówi, że wasze wnętrze jest takie, ale w jednym momencie może stać się święte. Tylko ja jestem Panem, który oczyszcza i uświęca. Ja jestem Waszym stwórcą. Ja jestem Twoim stwórcą. Jesteście nierozumni, powiedział do nich Pan. Czyli nie kierujecie się rozumem. Nawet w tych sprawach duchowych, religijnych trzeba kierować się również rozumem, logiką Bożą, myśleniem Bożym. A nie być nierozumnym jak poganie, bo przecież obmywanie zewnętrzne. Jest objawiam tego, że człowiek jest nierozumny, że skupia się na tym, co ludzkie, co materialne. Chodzi o to, co duchowe, nadprzyrodzone, wewnętrzne, o królestwo, które jest wewnątrz, które ma, jest w duszach oczyszczonych, uświęconych. Tam jest Królestwo Boże, tam jest Król. Więc Pan chce powiedzieć ja stwórca i król wasz. Który was chce uświęcić, chce być was. Chce przebywać w waszych sercach, na tronie waszych serc. Więc Pan uczynił to, co zewnętrzne, ale uczynił także to, co wewnętrzne, uczynił wnętrze nie tylko dla dobra człowieka, ale dla siebie. Czy Pan nie uczynił tego, co wewnątrz? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużne. Chodzi o jałmużnę ducha duchową, czyli pokora serca, wiara, miłość, oddanie się Bogu, to jest jałmużna duchowa, ona oczyszcza, ona gładzi grzechy, to znaczy przyczynia się do zgładzenia grzechów, kiedy mam taką postawę serca, kiedy żałuję za moje grzechy z miłości do Boga i wszystko oddaję Bogu, bo chcę być czysty i święty dla Niego. Wszystko dobro, które mogę uczynić, daję dla Jego chwały. Uniżam się, upokarzam przed nim. Wtedy ta ofiara, to uniżenie, to jest jałmużna ducha, która kiedy składam Bogu, Bóg przez to, widząc, że jestem pokorny, uniżony, oczyszcza mnie, uświęca. A zaraz wszystko będzie dla Was czyste. Tak, Wasze wnętrze będą czyste. I również, również oczyszczenie duszy przyczynia się do oczyszczenia ciała. W jakiś tajemniczy sposób wpływa to również na to, że ciało też jest czyste. Chociaż oczywiście obmywamy się, kąpiemy to potrzebne jest dla zachowania higieny, czystości, zdrowia ale nie chodzi przecież o to, że to, że się wykąpie, znaczy, że już, już również moja. Dusza będzie wykąpana, czysta, święta, bo tylko w krwi Chrystusa, w wodzie z Jego serca, w Jego ranach, w Jego męce jest moje uzdrowienie i uświęcenie. Moje wnętrze, moje serce, moja dusza, a także moje ciało, przez to staje się święte, że zanurzam się w Bogu, w Jego męce, w Jego krwi. Więc w tym jest moje uświęcenie. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że sam siebie jest prawy, dobry i sprawiedliwy, święty, że sam siebie może oczyścić swoją duszę, że może sam składzić swoje grzechy. Jeżeli tak myśli i mówi, to kłamie, jest fałszywy, przewrotny. Więc potrzebujemy Bożego miłosierdzia nieustannie. Potrzebujemy dzisiaj powiedzieć: Panie, obmyj moje wnętrze. A stanę się czysty.